Witam wszystkich serdecznie, mam na imię Marta. Na co dzień studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a w wolnym czasie prowadzę też bloga. Wygląda on mniej więcej tak. Tutaj akurat zrobiłam screena z notki, w której pisałam o tym, że przyjadę właśnie tutaj na Blog Forum Gdańsk. Mój blog skupia się głównie na tematyce kosmetycznej. Nie spotkałam się tutaj jeszcze na Blog Forum Gdańsk z nikim, kto prowadzi podobnego bloga, choć są ich w internecie setki, więc jeśli ktoś może słyszał o kimś takim, to bardzo chętnie porozmawiam. Także, na moim blogu pojawiają się głównie wpisy dotyczące kosmetyków. Piszę o tym, co polecam i czego nie polecam. Skupiam się głównie na kosmetykach albo bardzo dobrych, albo bardzo złych, ponieważ tych średnich jest na tyle dużo, że chyba nie warto się na nich skupiać. Dużo czasu też spędzam w internecie, szukając informacji o nowościach na rynku kosmetycznym. Informuję moich czytelnikach o tym, co się pojawi. A także dzielę się różnymi pomysłami na najlepsze sposoby przechowywania. I zamieszczam katalogi, których firmy kosmetyczne często same nie zamieszczają na swoich stronach. Ale poza tym, blog myślę, że jest tak w 2/3 o kosmetykach, a w 1/3 o różnych innych rzeczach. Piszę o wszystkim tym, o czym mam ochotę pisać. Dlatego pojawiają się też informacje o ciekawych wydarzeniach, w których brałam udział lub mam zamiar wziąć. Także jeśli trafię na jakąś wyjątkową promocję, którą myślę, że moi czytelnicy mogliby być zainteresowani, również ich o niej informuję i zainteresowanie jest bardzo duże. Mieszkam w Krakowie, gdzie jest naprawdę bardzo dużo fajnych miejsc, o których nie wszyscy może wiedzą. Dlatego różne kawiarnie i sklepy, na które natrafiam, a które sprawiły na mnie naprawdę dobre wrażenie, piszę o nich i polecam. I widzę, że jest odzew, różne osoby właśnie odwiedzają także te miejsca i dzielą się ze mną opiniami, czy im się podobało, czy nie. Aha, także jeśli jakieś miejsce naprawdę negatywnie mnie zaskoczy, również o tym piszę. Najpierw zazwyczaj próbuję się skontaktować z kierownictwem jakiejś firmy lub miejsca, ale zazwyczaj w ogóle nie dostaję odpowiedzi i wtedy umieszczam właśnie post na blogu informujący o tym, co mnie tam spotkało niemiłego. A także inne. Bardzo interesuję się literaturą, także polecam książki, magazyny, a także zupełnie różne rzeczy, takie jak dobre herbaty, na które ostatnio trafiłam, czyli taki trochę miszmasz, ale głównie kosmetyki. Bloga założyłam w styczniu tego roku. Na początku wpisy pojawiały się naprawdę bardzo sporadycznie, co można tutaj widać w historii wyświetleń. Kiedy zaczęły się wakacje, oczywiście miałam dużo więcej czasu, więc zaczęłam pisać mniej więcej co drugi dzień i jak widać skok jest ogromny. Najczęściej wyszukiwane słowa, po których ludzie trafiają na mojego bloga, to oczywiście nazwa bloga, a także różne firmy kosmetyczne, o których piszę najczęściej. Tutaj na przedostatnim miejscu w tych najczęściej wyszukiwanych słowach jest też Coffee Heaven, czyli jedna z moich ulubionych kawiarni, którą bardzo lubię. I widzę, że często zupełnie przypadkowe osoby trafiają właśnie na ten post, w którym polecałam tą kawiarnię. Jeśli chodzi o motywację, to oczywiście często wydaje mi się, że nie mam czasu prowadzić bloga, a tak naprawdę po prostu zajmuję się innymi, może mniej potrzebnymi rzeczami. Dlatego na przykład w tym miesiącu biorę udział w takim wyzwaniu, nazywa się Blogtober. Chodzi w nim o to, żeby pisać post na blogu każdego dnia. Dlatego kiedy ja tutaj jestem, moje wpisy także się pojawiają. Ustawiłam tak, żeby pojawiały się automatycznie codziennie, bo przyjechałam tutaj do Gdańska na 4 dni. Pomyślałam, że skoro jadę z tak daleka, to pobędę tutaj troszkę dłużej. To wszystko. Bardzo zapraszam na mojego bloga. Adres to lusterko.m.blogspot.com. Kontakt mailowy można także znaleźć na moim blogu. To tyle. Dziękuję. Super. Dziękujemy. Pytania? Jest jedno pytanie. Przekazuję. Ja mam takie pytanie. Czy jesteś może obecna w serwisie beautyblogs.pl? Tak, tak, jestem tam obecna. Wydaje mi się, że to bardzo fajna inicjatywa. Skupia może nie wszystkie, ale bardzo dużo blogów kosmetycznych na różnych serwisach, nie tylko na Blogspocie.
bo ja szczerze powiem, że najczęściej zaglądam na blogi, które są na Blogspocie, bo mogę je obserwować i mam wszystkie nowe wpisy naraz. A dlatego też polecam stronę beautyblogs.pl, która łączy tak jakby bardzo wiele blogów kosmetycznych. W imię dziewczyny, dziękuję. Mała autopromocja, tak jak rozumiem? Taka lekka, dobrze. Inne pytania? Czy ktoś chciałby się dowiedzieć o tajnikach blogowania, o rzeczach pięknych i miłych w użyciu? Dobra, to dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo.